No, witam was wszystkich ponownie u mnie. Znowu wraca zima, jest 21 grudnia. Dalej działam tutaj na tym drzewostanie nasiennym. Znaczę granicę. I tutaj drzewa porównawcze. I znów mi się poszczęściło. Tym razem trochę bardziej. To nie jest parostek. Wręcz leży tyczunia. Jeszcze nie podchodziłem. Zresztą tu widać po śladach. Tutaj się zatrzymałem i zawróciłem. Dobra, podchodzimy. Zobaczmy, co tutaj leży. Ło. Nie wiem, czy na telefonie to widać. Teraz spróbuję przybliżyć. Jeszcze się uchowała jakaś tyczunia tutaj. Chyba usmaczek. Jeszcze teraz prawie po nim tej sarny zasuwały. Kurczę, bo tutaj właśnie te byki lubią siedzieć tutaj w tych świerkach. Ale że nikt tego jeszcze tutaj nie przetrzepał tak porządnie. Jestem w szoku, że tutaj jeszcze coś leży. Aha, bo go mogło dziki tutaj przynieść, bo już widzę, że nie będzie tak pięknie, jak myślałem. Tutaj już jeden grot zgryziony przez dziki. A jak? Tak, dziki tutaj też lubią siedzieć. To go tutaj przyniosły. Kurczę, ale taki mały zrzucik. Tnoczniak taki długości, ja wiem, prawie jak palec, ale róża i pieczęć. Róża dość duża jak na takiego zrzucika. Fajnie, fajnie, aby się pofarciło. Znowu tutaj darzy bór. Kolejna tyczunia będzie do kolekcji. Może jeszcze... Nie, to się pewnie nie będę nastawiał na kolejną. Widać, to będzie lepiej. Ale ładna tyczunia. Jeszcze tak barwy nie straciła, także obstawiam, że na 95% to jest... Zresztą nie jest, to jest z młodego byka, także to było zrzucone pewnie jakoś kwiecień, maj tego roku. Szkoda, że tutaj zjadły.
Także nagroda jest. Pozdrawiam was wszystkich. Nie poddawajcie się, sezon się teraz bliżej. I trzymam kciuki, abyście też tutaj trafiali. Aby wam burdarzył. Trzymajcie się. Cześć.